Cześć, ostatnim razem skończyliśmy w szkicowniku. Przejdę teraz do tego projektu. Chciałem pokazać podstawowe operacje, które są dostępne w OnShape. Zaczniemy od najbardziej podstawowego, czyli wyciągnięcia. Możemy tworzyć bryły oraz powierzchnię. Tutaj są funkcje używane, gdy już mamy stworzone pewne bryły. Wtedy możemy stworzyć nową, dodać do istniejącej, usunąć, czyli wykonać różnicę oraz wygenerować część wspólną. Wybieramy teraz szkic, który będzie wyciągnięty. Jak widać, są tutaj strzałki, wektory, którymi możemy manipulować wysokość wyciągnięcia. Sprawdźmy inne funkcje. Jest funkcja symetryczna. Do następnej, do powierzchni. No, teraz nie możemy użyć, nie mamy żadnej innej części. Możemy utworzyć pochylenie odwrócić pochylenie. Tutaj możemy zmienić jasność, podgląd naszej bryły. Są to podstawowe, główne funkcje spotykane w każdym systemie CAD. Sprawdźmy teraz obrót. Tak jak poprzednio, wybierzmy sobie szkic. Przekliknijmy do wyboru osi. I wybraliśmy oś, wokół której profil został obrócony. Możemy zmienić na określony kąt, który chcielibyśmy obrócić. Tak samo są tutaj wektory, którym możemy się posługiwać. Może być to symetrycznie lub w dwóch kierunkach o różnych wartościach. Możemy tworzyć także powierzchniowe elementy.